Witajcie, drodzy kochani. Ja chciałbym omówić temat gotowania jedzenia dzisiaj, ponieważ są różne źródła energii, z których możemy pobierać ogień, czy jakby źródło energii, gdzie możemy gotować nasze jedzenie. Ja dodam, że w dawnych czasach ludzie gotowali na ogniu z drzewa i po prostu to jedzenie miało zupełnie inny smak, było smaczniejsze, miało specjalny jakby taki dobry smak, można było to jedzenie również ugotować w dosyć szybszym tempie jak w dzisiejszych czasach. I powiem wam jeden sekret, że po prostu to jedzenie, które jest gotowane na drewnie, jest to jedzenie bardzo zdrowe. I nie jest to samo, jeżeli gotujecie na prądzie, po prostu na kuchence, która jest elektryczna, albo w jakiejś mikrofalówce, albo jeżeli gotujecie to na gazie. Po prostu ja nie polecam gotowania na gazie, ponieważ gaz również ma pewne substancje, które nie są zbyt dobre dla nas, dla ludzi. I jeżeli już ktoś chce wykorzystywać gaz w swoim domu, może wykorzystywać to na ogrzewanie swojego domu, swojej willi. Ale jeżeli ktoś używa gazu lub prądu do gotowania, to jedzenie będzie nie tak zdrowe, jeżeli po prostu gotujecie na drewnie. Ja tutaj w Hiszpanii miałem okazję spróbować paezi. Paezia to jest taka potrawa z warzyw, z ryżu i można dodać też jakieś przyprawy, robione właśnie na wolnym ogniu, na ogniu, który jest właśnie z drzewa. I próbowałem również paezi robionej w restauracji na gazie i ja powiem wam, drodzy kochani, że to są dwie różne potrawy. Jeżeli próbujemy tą paezię, która jest zrobiona właśnie na drzewie, no to ona ma bardzo dobry smak i ma naprawdę super smak i jest zrobiona na wolnym ogniu, w naturze, ma przyprawy naturalne, takie jak rozmaryn, takie jak oregano i takie inne. I naprawdę smak jest fantastyczny. A jeżeli jemy tą paezię, która jest zrobiona albo na piecyku elektrycznym, albo jest zrobiona na gazie, no to po prostu ona nie ma takiego smaku, nie ma po prostu od razu wyczuć, że po prostu jest zupełnie inny smak i nie ma po prostu tego smaku, jaki powinna po prostu mieć. Ja dodam od siebie, że nawet ogrzewanie, które jest w domu elektryczne, nie jest tak zdrowe, jeżeli usiądziemy sobie przy kominku, który funkcjonuje na drzewo. Kominek, który funkcjonuje na drzewo, to ciepło jest zupełnie innej jakości. Ta energia, która się rozchodzi po mieszkaniu, jest zupełnie innej jakości, jak energia, która idzie z piecyka gazowego albo elektrycznego. Ponieważ piecyk elektryczny niekiedy nam oprócz tego ciepła nam produkuje promieniowanie elektromagnetyczne, które zanieczyszcza nam jonami plusowymi nasze mieszkanie. Jak również, jeśli chodzi o ogrzewanie gazowe, tutaj w Hiszpanii jest bardzo popularne stosowanie takiej butli gazowej, dużej, wstawianie do takiego aparatu, który po prostu się zapala w jakiś tam sposób i on w ten czas ogrzewa dany pokój, dane pomieszczenie. Ja dodam od siebie, że wielu ludzi już potruło się nie tylko dwutlenkiem węgla, który jest wydzielany w procesie spalania tego gazu, ale również były też eksplozje z tego względu, że instalacja nie była właściwa. Ja dodam, że gumy, które są na takim aparacie do ogrzewania, trzeba co jakiś czas wymieniać, co 4 lata czy tam co 3 lata. Niektórzy ludzie tego nie robią, mają po kilka lat te gumy potem jakby się robią jakby takie twarde i mogą pęknąć. W każdym momencie gaz może po prostu nam wylecieć i może dojść do wybuchu, nawet do poparzeń. Jest to rzecz bardzo niebezpieczna. Jeżeli mamy kominek, zapalamy nasze drzewo w kominku i za jakąś godzinę, za jakiś kwadrans, no nasze mieszkanie już jest ciepłe i czuć to ciepło, które idzie z kominka. To jest właśnie ta różnica, ogrzewanie pochodzące z drewna i ogrzewanie, które jest albo gazowe, albo elektryczne. Także nie polecam ani ogrzewania gazowego, ani nie polecam ogrzewania elektrycznego. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce ogrzać swój dom, może stosować albo drzewo, albo jakiś inny produkt palny, może to być węgiel, ale nie polecam naprawdę stosowania gazu, ponieważ jest to szczególnie w butlach. Mówię o gazie, który jest w butlach, ponieważ niekiedy butle nie są szczelne, są po prostu jakby wypływa ten gaz w jakimś tam miejscu i może dojść do nawet groźnego wypadku, groźnego dla naszego życia.
Na marginesie chciałem Wam, drodzy kochani, skomentować, iż nasza firma Energia Aron posiada aronit, który jest naturalny, jest bardzo zdrowy. Ten odpowiednik możecie zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.